Moim gościem jest pani Katarzyna Kowalska, prezes Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe. Witam panią. Dzień dobry. Skąd wzięła się nazwa Pielęgniarki Cyfrowe? To jest bardzo proste do rozwiązania. Poznaliśmy się wszyscy w sieci i naszą główną działalność opieramy na komunikacji właśnie w ten sposób. A jakie stowarzyszenie sobie stawia cele? Bo państwo piszecie, że przy braku dialogu z każdej ze stron my, pielęgniarki cyfrowe, chcemy rozpocząć zmianę. Czyli chcecie panie, żeby to niezadowolenie grup społecznych, którymi się zajmujecie, czyli pielęgniarek i położnych, no, przekuć w jakieś konkretne decyzje. Chcielibyśmy być takim buforem bezpieczeństwa, gdyż pracownicy szeregowi oddolnie często mają opory, żeby starać się o pewne wyjaśnienia różnych spraw władz. A co za tym idzie, konflikty narastają, niezadowolenie narasta, a my jako stowarzyszenie moglibyśmy się anonimowo zwracać z prośbami, próbować stosować, że tak powiem, na decydentów formy nacisku oraz głośno mówić, na czym nam zależy. Ponieważ przez ostatnie lata pielęgniarki i położne i w ogóle ta grupa zawodowa była bardzo źle traktowana w społeczeństwie, jak i przez rządzących, co przejawem można tak powiedzieć, weszła nowa ustawa o najniższym wynagrodzeniu w grupach medycznych. No ja uważam, że ta ustawa to tak przelała czarę goryczy. I dlatego powstało to stowarzyszenie. Czy to jest tak, że państwo w jakimś sensie odcinacie się od tych działań, które podejmowane są przez związki zawodowe, czy przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych? Nie, my próbujemy je wspierać. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych i nasz samorząd, jak i związki zawodowe od lat interweniują u rządzących i u różnych grup, którzy byli u steru, że pielęgniarek ubywa, że wynagrodzenia są niskie, że jakość pracy jest bardzo wysoka w tej chwili, a nic za tym nie idzie. Warunki naszej pracy są bardzo trudne. Ja jestem szeregową pielęgniarką. Ja wiem, jak wygląda praca na SUR-ze. Ja wiem, jak wygląda praca w szpitalu, w przychodni. My mamy kontakt z pacjentem roszczeniowym. Pacjent jest zdezorientowany w nowym systemie, a żadnej pomocy z zewnątrz. Tylko puste słowa, że obiecują nam, że będzie lepiej, ale to się dzieje od 20 lat. Czy skoro pielęgniarki cyfrowe i to, że poznaliście się państwo w sieci i tam się nawiązały te relacje, także będziecie głównie działać w sieci, tak? Tak. To jest, czyli to, jak to będzie, jaką to formę przybierze? Generalnie w nawalnym zgromadzeniu, naszym pierwszym, był omawiany plan strategiczny. Dlatego spotykamy się w sieci w grupie zamkniętej, aby omawiać kwestie rozwoju firmy, tak to nazwę. Tak po obecnych czasach jest dużo łatwiej kontaktować się drogą e-mailową. No i trzeba iść z duchem czasu. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie teraz dla naszego działania. Już można powiedzieć, ile osób wstępnie zaaprobowała ten pomysł i zgłosiło się do stowarzyszenia? Jesteśmy malutkim stowarzyszeniem. To jest 17 osób zdeklarowanych deklaracją członkowską i opłacającą składki. Ale mam bardzo mądrych ludzi, chętnych do działania. Choć wiele nas dzieli, to jestem pod wrażeniem, jak są zmotywowani do zmian. Z różnych stron kraju? Tak. Jest to Wrocław, Warszawa, Częstochowa, Pomorze, gdzieś Sandomierz. Tak więc naprawdę podziwiam, że są zmotywowani, żeby coś zmienić. Czy kampania edukacyjna, akcja informacyjna, może tak lepiej to nazwać, którą planujecie na 4 grudnia, jest takim pierwszym działaniem w internecie, działaniem w interesie pielęgniarek i położnych? Zaczęliśmy od infografik na temat położnych, czyli jedna na 1000. Druga infografika była w internecie, na Facebooku opublikowana na temat pielęgniarek, czyli 5 na 1000, aby społeczeństwo trochę dokształcić, że jest nas najmniej praktycznie rzecz biorąc w Europie. Średnia wieku też jest wysoka. Dokładnie. O tym jeszcze będą infografiki. Jeszcze do tego tematu nie dotarliśmy. Kolejną infografiką była bardzo dobrze odebrana przez społeczeństwo. Ponad 125 tysięcy odsłon było tej infografiki na temat tego, że nie jesteśmy siostrami, tylko pielęgniarkami. W tej chwili pielęgniarka położna kształci się tylko i wyłącznie na uczelniach wyższych, więc wypadałoby
oczekiwać od społeczeństwa szacunku. A w niektórych ustach słowo siostra wcale nie ma takiego znaczenia, jak stosujemy ją do rodziny. Tak? I wracając do tematu, 4 grudnia to jest pierwsza akcja, która by mogła pokazać realnie, ile pielęgniarek jest na rynku. Bo w tej chwili pielęgniarki pracują na 2-3 etaty. No i tak maskujemy trochę te braki. Bo akcja nosi tytuł Jeden etat. Proszę powiedzieć, na czym w szczegółach będzie wyglądała. Nie wchodzimy w konflikt z pracodawcami. Pracodawcy mają różne formy umów, czyli jest umowa zlecenie, kontrakt, ewentualnie umowa o pracę. Tego dnia również można bardzo łatwo obstawić ten dyżur swoim stałym pracownikiem. Ale zależy na tym nam, żeby nie poszły koleżanki tego dnia do pracy na ten drugi etat, na kontrakt, na umowę, zlecenie. Żeby zostały w domu, ewentualnie poszły tylko do swojej podstawowej pracy, tak? Na tym jednym etacie. I jak będziecie monitorować efekt tej akcji? To będzie trudne do zmonitorowania. Nie możemy zmusić nikogo, że ma pozostać w domu. Ale gdyby była ta solidarność naszych koleżanek, o co bardzo apeluję, można by było wtedy wykazać, ile nas jest na rynku. A jak można do Was dotrzeć, gdzie można znaleźć informacje, kto co robicie, jakie akcje planujecie? Mamy stronę internetową. Tam są najświeższe informacje zawsze publikowane. Ponadto działamy na Facebooku, fanpage również jest oraz grupa zamknięta, branżowa tylko dla pielęgniarek i położnych. Wspomniała Pani o kwestiach wynagrodzeń. No to rzeczywiście taka wstydliwa kwestia i niezałatwiona przez kolejne rządy. Mówiła Pani również o tym, a propos akcji Jeden Etat, że pracują pielęgniarki na wiele etatów i coś trzeba z tym zrobić. Na początku zasygnalizować problem, ale mówicie też o mobbingu w pracy i mówicie o kwestiach komunikacji. Czy mobbing w tym środowisku jest rzeczywiście poważnym zjawiskiem? Tak, to jest temat tabu. O tym się nie mówi. W ogóle mobbing jest bardzo trudno udowodnić. Nie tylko w środowisku pielęgniarek, ale w ogóle w społeczeństwie. Chcielibyśmy tą sprawę na tyle nagłośnić, co pomóc osobom radzić sobie z tym problemem. Osoby takie mogą się do nas zgłosić i zupełnie anonimowo postaramy się im pomóc, jakkolwiek by to nie było. Często jest tak, że panie oddziałowe i naczelne nie mają wpływu na to, co się dzieje z szeregowymi pracownikami i trudno jest udowodnić, że przełożony dyrektor kliniki czy ordynator stosuje takie metody kierowania firmą. Czy będziecie o tym mówić głośno? Tak. A kwestia komunikacji, co tutaj macie Panie na myśli, żeby poprawić komunikację między rządzącymi, decydentami, a dokładnie, środowiskiem? Tak. Wie Pani, bardzo trudno zza biurka jest doświadczyć pracy przy łóżku pacjenta i z pacjentem. To są dwa różne światy. My dostajemy, przepraszam za wyrażenie, bubla ustawowego, ale to nie Pan, który go napisał, będzie musiał się stosować do tych zasad, tylko ja. I cierpi na tym przede wszystkim pacjent, bo ja nie jestem w stanie mu wytłumaczyć, że to system jest winny. No i tak to właśnie. Czyli jednym słowem te dotychczasowe negocjacje, które były prowadzone przez Państwa przedstawicieli, no one nie przyniosły żadnych efektów w Państwa opinii. Mówi się, że to jest dialog. Ja myślę, że to są osoby siedzące przy stole prowadzące monologi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również.